Próbujmy my. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Na razie powiedzmy to, co jej. Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Hej, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina Trójki Dziki Gon. Znajdujemy się właśnie pod Mysią Wieżą. Ostatnio spotkaliśmy w niej pewnego ducha, który przekazał nam informację o niejakim Grahamie, mianowicie była to Annabel. No i trzeba rozwiązać tutaj sprawę. Kurczę, niezwłocznie trzeba rozwiązać sprawę tutaj pani naszej Annabel, ponieważ... Nieco. Ponieważ no nie jest przyjemnie. Kurczę, Annabel jest tam uwięziona jednak. Co my tu mamy? A to co? Czy mam igni? Ja to mogę podpalić? Nie. Może ja tu mogę strącić Ardem. Okej, okay, nice. Co, i teraz podpalam. Czy ja mogę coś podnieść, jak w sensie z tego? Ulu, coś mogę, plaster miodu, okej. Okay. No dobra, to teraz wszystko jasne. Ja myślałem, że to były jakieś muchy czy coś, a to się okazuje, że... Że to kurczę nie muchy, tylko pszczoły. No dobra. Widzę kolejne ciało, w ogóle nie zbadałem go wcześniej. Ciekawe, co ich zabiło. To nie wygląda na robotę trupojadów. No już mniej więcej wiemy, co mogło ich zabić. Dobra, lećmy sobie, tam gdzieś łódkę zostawiłem. O, już widzę, że utopcy się w tym czasie tutaj naładowały. A, wredny utopcu. Do widzenia. W ogóle ten okrąg mnie zastanawia, co to tutaj będzie, bo to wygląda, szczerze, wygląda jak jakiś albo amfiteatr, albo jakiś ołtarz. Aha, i kolejne potworzyska. Aha, myślałeś, że zdążysz? Nic z tego. Halo? Ja stąd w takim układzie wydupiam. W trybie natychmiastowym wsiadamy na łódeczkę Keiry. Szybka podróż. Okej. Poczekajcie, czy chwila, moment. Czy ja teraz, nie wiem, mogę się na przykład depnąć gdzieś tu? Łódź? Nie. A, że do przystani, dobra, okej. Ale widzę, że jest w miarę blisko, więc myślę, że nie będziemy się tepać. W sumie nawet nie mógłbym tam nigdzie się za bardzo tepnąć. Odpłyńmy sobie po prostu. Jeszcze przed odcinkiem sobie zdążyłem się przemedytować, więc mamy wszystko odnowione. I myślę, że jakby z takim arsenałkiem można ruszać w dalszą podróż, spotkać tego Grahama. Ciekawe w ogóle, co ten Graham powie. Bo jakby znamy już wersję Annabel. Postanowiliśmy się jej pomóc, ale może on ma tutaj coś innego do powiedzenia, zobaczymy. Słusznie, mówiłem wam, że nie chcę nikogo widzieć, ale dajcie mi wszyscy spokój. Co się tutaj dzieje? Przepraszam. Proszę pana, co pan robi? Jak się paranowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Próbujmy my. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Na razie powiedzmy to, co jej. Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Aha, od razu jak otworzył.
Czego ode mnie chcesz? Rzeczywiście, rybak, tak jak mówiła. To ewidentne tutaj. Dobra. Zapytajmy go, o co chodzi z tą Annabel. Przychodzę w sprawie Annabel. Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem. To całkiem sporo. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. To nie była do końca trucizna. Ale to jest właśnie ważne pytanie, czy ją kochał? Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Dobra, a jak ty widzisz, jak ty widzisz wydarzenia? Co się stało na kłomnicy? Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? On właśnie zaczął tą wyspę. Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. No właśnie. To przez nich się otruło. Dobra, powiedzmy mu. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. Aha, i tu się właśnie mylisz. No właśnie. Annabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Sarebyczku. Daj mi je i zostaw mnie samego. Dobra. Chwila, moment. Już zdjąłem klątwę? Tak szybko? W sensie, co? Mogę z nami pogadać? Nie. Okej, okay, a ja tu widzę w ogóle... Masz obrazeczek, Annabel. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Odpalimy sobie świeczkę. Wiesz, na odpoczynek. Dla tej Annabel. Dobra, lecimy stąd. Keira. Czyli lecimy do Keira. Co tu robi Nilfgaardzki żołnierz? Co się stało? What the fuck? Annabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. What the fuck? A teraz jest na wolności. Jaką morową dziewicą? Shit, szczury się pojawiły. Ty pieprzać, szczury głupie. Błądźcie. Ty też. Shit, morowa dziewica? Kim jest morowa dziewica? Płotka, chodź tu. I jeszcze jedna sprawa. Alchemia, rzemiosło, książki, samouczek, bestiariusz.
Morowa dziewica, czy my coś mamy tutaj na ten temat? To jest jakiś potwór? Albo od Nagulum Mglaku topiec Nilens Leśnica Lipo? Morowa dziewica, jest. Okej. Okay. Czyli to jest coś na wzór chyba właśnie jakiejś południcy, północnicy, coś takiego? Nie lubi irdynu i oleju przeciwko upiorom, okej. Okay. W sumie na tej morowej dziewicy będziemy mogli troszeczkę się potłuczyć, żeby później podejść do północnicy. Okej, okay. Znaczy leśnicy. Czy leśnica jest tak naprawdę północnicą, no. Upior, okej, okay, dobra. Chodźmy do Keiry, może ona nam coś tutaj powie. Chodź, Płotka. Jedź, Płotka. Shit, ale niespodziewane. Kurde, szkoda chłopa, miało ją pochować. I dupa zbita z trupa. No, niedobrze. Wilczki mamy gdzieś. Lecimy dalej. Nie będziemy tutaj na takie pierdółki się zatrzymywać. Powiem, mamy jakieś zabudowanie, jakieś te. Nie wiadomo co. Urbex. A co mamy tu? Worek utracjuszy. Tutaj jeszcze nie byłem. Czyli jakby klątwę zdjęliśmy, jeżeli dobrze rozumiem? I teraz trzeba zabić jakby tą morową dziewicę? Coś takiego? A może klątwa właśnie nie jest zdjęta i dopiero będzie zdjęta? Nie wiadomo. Trzeba zapytać Keiry, ona się na tym troszeczkę lepiej zna, tak mi się wydaje. W końcu jest czarodziejką. Czary jakby to jej konik, myślę. Dobra, zapytajmy, co ona o tym wszystkim myśli. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Opowiedz coś o czarodzieju z wyspy. No właśnie, a może ona coś powie. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Okej, okay, dobra. Przekażmy w takim razie informację. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? No i nie zupełnie. Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dobra robota. No dobra, no ale trzeba... pokonać chyba tą kłomnicę, czy nie? Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Okej, okay, dobra. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. I jaka? O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. No dobra. Niech ci będzie. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. No i co, i nie pokonamy tej? Przecież ta przysługa.
Czyli co? Nie ten? Guślarz, chcę spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Najpierw zapytaj mnie, jaki jest cel dziadów, chociaż ja mniej więcej wiem, jaki jest cel. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Okej, okay, a co dostanę w zamian? Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się, guślarz potrafi się odwdzięczyć. Okej. Okay. Skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. A, wszystko jasne, to załatwimy, teraz. Tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. A, ty jesteś konkretny, Geralt, taki. Zadanie za zadaniem normalnie, dobra. Najpierw chodźmy sobie może po tego ziomka. Przyjacielska przysługa. No właśnie. Zlecenia wiedźmińskie zostały jak zostały. Kurczę, myślałem, że coś będę mógł zrobić z tym, z tą kłomnicą. Kłomnicą, Boże, nie kłomnicą, tylko... Po omacku to było to. Na ratunek księżniczce, nie, bestia z białego magicznika, ganek, misia wieża. No, myślałem, że jakoś, nie wiem, odczarujemy tą babkę, no ale dobra, już trudno. Chodźmy zobaczyć, co z tym zaginionym transportem. Ale może na płotce będzie szybciej. Jedź, płotka! Jajajajajajaj. Co my tu mamy? Oho. Ale ja wisielcu. I mamy tutaj... Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Shit. Strasznie dużo potworów. Z babą wodną na czele. Utopcy i baba wodna. Dobra, puszczyk. Podpalmy go. I do widzenia. O nie, gównem od baby. Najgorzej, najgorzej. O, płoń, bulero jedna. Jaka ona jest mocna, kurczę. Myślałem, że szósty poziom, ja już mam chyba ósmy. Myślałem, że te potworki będą jakieś, nie wiem, takie łatwe czy coś. A to jednak nie ma tak łatwo. Dobra, weźmy sobie to, co tutaj upuściły nam te potworki. Zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? Na pewno mamy Aleję Wisielców. List od żony Nilfgaardczyka. Ojejej, Nilfgaardczyka, no właśnie, bo jesteśmy w Velen, więc tutaj nie lubią Nilfgaardczyków. Shit. Tutaj widzę te ślady. Dokąd one mogą prowadzić? Aha. Chwila, to stąd jadą? W ogóle jakieś mamy te... pakunki. Jadą tam? Nie, jadą tam, ewidentnie. Dobra, to w takim razie trzeba będzie się tam udać. Trzeba będzie się tam udać, ale myślę, że udamy się już tam w kolejnym odcinku. Zatem wam dziękuję, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby kolejne filmy was nie ominęły. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.